Jestem jednym z członków założycieli medycyny ratunkowej w Polsce. Jakie następnie mam referencje do tego, żeby przemawiać? Jestem w nadzorze Krajowej Medycyny Ratunkowej. A więc nie tylko, że tworzyłem prawo, legislację tejże dziedziny medycyny, ale również nadzoruję, monitoruję działanie medycyny, oceniając jej jakość. Jestem również jednym z dwóch reprezentantów Polski w Unii Europejskiej w USM-ie Emergency Medicine. Jest to Europejska Unia Lekarzy Specjalistów, gdzie Polska skierowała dwóch swoich przedstawicieli. Myślę, że no nieskromnie powiem, jeżeli kieruje swoich przedstawicieli, to znaczy chyba wiemy, o czym mówimy. Grudziądzki Szpital należy do najnowocześniejszych, a jednocześnie do najbardziej zadłużonych szpitali w kraju. Daje mimo to gwarancję bezpieczeństwa dla 400-tysięcznej populacji północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. I nie tylko kujawsko-pomorskiego, ale i przyległych powiatów sąsiednich województw. Jest największym szpitalem pomiędzy Gdańskiem, Bydgoszczą i Olsztynem. Personel SOR-u to 150 licencjonowanych ratowników medycznych i pielęgniarek ratunkowych. Ja nie mówię tutaj o lekarzach. O lekarzach za chwilę z wielkim żalem powiem, ponieważ nie został już nikt w tym oddziale z obsady etatowej. Dlaczego o tym Państwu mówię? Dlatego, żeby podkreślić, jak strategiczną wagę odgrywa ten szpital. Ten szpital jest praktycznie szpitalem przygranicznym. W razie potężnego konfliktu jest to szpital, który może być bazą leczniczą, już nie dopowiem na jaką okoliczność. Dotychczas posiadaliśmy, to jest bolesne co powiem w tej chwili, czterostanowiskowy obszar intensywnej, wstępnej intensywnej terapii zlikwidowany przez dyrektora szpitala w kwietniu 2018 roku. I myślę, że to był początek konfliktu z zarządem szpitala, z dyrektorem. Ja wielokrotnie ostrzegałem, nie róbcie panowie tego, bo to jest złamanie prawa stanowionego. To jest złamanie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Nie harcujcie sobie po przepisach prawnych. Tego nie wolno robić. Myślcie o bezpieczeństwie obywateli i przestrzeganiu prawa, które jest zagwarantowane ustawowo. Nie ma SOR-u bez obszaru wstępnej intensywnej terapii. Dla szpitala takiego jak nasz jest to minimum cztery stanowiska. I my mieliśmy te cztery stanowiska, bardzo cenne, dobrze uzbrojone. To nie cztery łóżka, proszę nie mylić, łóżek intensywnej terapii ze stanowiskami. Stanowiska to w pełni uzbrojone łóżka. Te cztery łóżka uzbrojone w tej sali, którą dyrektor zlikwidował, to jest około miliona złotych. Milion złotych zostało wyrzucone w błoto. Ja nie rozumiem do dzisiaj, co kierowało dyrekcją, żeby to zrobić. I umieścić tam tomograf komputerowy. Było wiele innych alternatyw, no powiedzmy, kilka innych alternatywnych lokalizacji, gdzie można było tomograf umieścić. Została zdekompletowana, rozmontowana. To, co było w środku, zostało przeniesione. A pomieszczenie jest adaptowane pod nowy tomograf komputerowy z pieniędzy unijnych, o których zresztą nasz oddział występował. To myśmy występowali łącznie razem z dyrekcją. Nie bronię, nie neguję, tak. Myśmy razem występowali o nowy sprzęt z pieniędzy unijnych, bo to jest wspólny interes naszego społeczeństwa. Ale nie można mi zarzucać, że ja byłem przeciwny programom unijnym. Coś takiego nie było. Zawsze byłem za. Ale nie za niszczeniem jednego dobra na rzecz drugiego dobra. Trzeba było zachować jedno dobro i drugie dobro. To znaczy tą wstępną intensywną terapię i znaleźć lokalizację, którą zresztą wskazywałem dyrektorowi, pod nowy tomograf komputerowy. W chwili obecnej w obszarze szpitalnego oddziału ratunkowego baza łóżkowa została zredukowana przez dyrektora z 12 stanowisk do 8 stanowisk. To znaczy, w tej chwili mamy 4 stanowiska w obszarze resuscytacyjno-zabiegowym i 4 stanowiska w obszarze obserwacyjnym. Jest to zdecydowanie za mało. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym mówi,
że oddział ratunkowy składa się z kilku integralnych jak łańcuch obszarów. One muszą do siebie przylegać i tak jak tryby zazębiać się, współdziałać. Wtedy oddział działa sprawnie, a szanse na uratowanie pacjenta są duże. Jeżeli tryby zostaną rozrzucone w różnych obszarach szpitala, nie mamy szans na skuteczne działanie w ratownictwie. Tymczasem co zrobiono? Zlikwidowano tenże oddział wstępnej intensywnej terapii, łóżka przemieszczono do pomieszczenia na poziomie zerowym przy dekontaminacji, piętro niżej. Nazywając to, nie wiem jak to nazwać, bo to nie można. Ja bym to nazwał pomieszczeniem magazynowym, bo tam nawet przejść nie można swobodnie. Już nie mówiąc o dowiezieniu pacjenta wózkiem, czy przepraszam bardzo, prowadzeniu procedur klinicznych medycyny ratunkowej. Albo CPR, to znaczy reanimacji, resuscytacji. To jest niemożliwe, to zapomnijmy o tym. A więc przeniesieniem tych łóżek piętro niżej jest nieporozumieniem świadczącym o nieznajomości procedur klinicznych medycyny ratunkowej i rozporządzeń ministerialnych co do standardów obszarów SOR-u tworzących zwartą i przyległą do siebie całość. Zatrutych alkoholem, środkami narkotycznymi. Przepraszam bardzo, gdzie jest hałas, gdzie jest nie zawsze czyste powietrze. My tam mamy leczyć ludzi w stanie zagrożenia życia? Nasze rodziny? Naszych ojców, matki? Nasze dzieci? Przepraszam bardzo. Dzieci są dziećmi leczone. Tutaj też pewne nieporozumienie. Gdzie są dzieci leczone? W SOR-ze, tak. W naszym SOR-ze. Ale SOR jest jako jeden. To nie jest tak, że my mamy kontraktowane osobno SOR dziecięcy i dorosły. My mamy wykazywany SOR jako jedną całość. Ja mówię w tej chwili w imieniu swoim, jako byłego ordynatora SOR-u, odpowiedzialnego za dorosłych. Nie będę wypowiadał się w imieniu pani doktor Nowak, bo nie mam do tego żadnego uprawnienia. SOR dziecięcy został wyłączony spod mojego zarządzania i nawet nie mam zamiaru co do tego się wypowiadać. A więc to poniższe pomieszczenie, gdzie ulokowano łóżka intensywnej terapii, można jedynie nazwać pomieszczeniem magazynowym, nie spełniającym żadnych standardów obszaru SOR-u. Ani dorosłych, ani dzieci. Bo ktoś powie tak, no, ale jest na poziomie dziecięcego SOR-u. No, nie jest na poziomie dziecięcego SOR-u. I co z tego? Jest przedzielone innym oddziałem, który się nazywa oddziałem intensywnej terapii dla dzieci. To już nie jest obszar SOR-u. To już jest wydzielone pomieszczenie poza obszarem SOR-u. I dorosłych, i obszaru dziecięcego. Jest to absolutnie niezgodne z prawem i rozporządzeniem ministra zdrowia. Rozwiązanie to jest wręcz niebezpieczne. I podkreślam to z dużym szacunkiem do wszystkich i z apelem. Bo te słowa są naprawdę ostrzeżeniem, potężnym ostrzeżeniem nieszczęścia, które może się wydarzyć. To rozwiązanie jest niebezpieczne, stanowiące dodatkowe ogniwo narażenia pacjentów będących w stanie zagrożenia życia. Kryterium na łóżko OIT-u, oddziału intensywnej terapii, intensywnego nadzoru, to minimum 16 metrów kwadratowych. I stały, zlokalizowany w tym pomieszczeniu personel medyczny. Tam nie ma ani kryterium powierzchniowego, ani personelu medycznego. Tam są ratownicy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem osób w stanie upojenia alkoholowego. Nawet jeżeli by dyrektor wydzielił dodatkowe etaty i umieścił tychże ratowników czy pielęgniarki w tym pomieszczeniu, to nie jest pomieszczenie SOR-u z punktu widzenia prawnego. Ani bezpieczeństwa, ani funkcji, ani nie spełniające żadnych standardów określonych rozporządzeniem ministra zdrowia. A tych pacjentów jest statystycznie codziennie 114, średnią, podaję średnią statystyczną, 114 dorosłych i 40% z nich to są pacjenci leżący. A więc wyobraźcie sobie Państwo, jak są dowożeni pacjenci, jeden zespół ratownictwa za drugim, ambulanse z innych ościennych szpitali, bo to jest szpital regionalny, to jest SOR
referencyjny dla innych szpitali. Często lądują również helikoptery tutaj z poszkodowanymi. Pytam, gdzie tych pacjentów w stanie zagrożenia życia kłaść? Powiedziałem dyrektorowi, będę kładł na podjeździe albo na korytarzu, gdzie nawet nie ma gniazdek elektrycznych, już nie mówiąc o aparaturze. Ordynatorowi SOR-u dyrektor przypisał obowiązek zabezpieczenia również nocnej, świątecznej, stacjonarnej i wyjazdowej opieki lekarskiej. Ordynator SOR-u musi miesięcznie skromnym personelem 3 osób etatowych, teraz już 2, bo rezydentka skończyła rezydenturę i nie przedłużyła umowy, z tego co wiem, bo się obawia pracować w takim szpitalu. Nie chcę się za nią wypowiadać, ale obawiam się, że tak może być. W każdym razie nie mam już rezydentki. Jest 2 lekarzy etatowych, którzy jeżdżą w zespołach wyjazdowych typu S, czyli ich na SOR-ze praktycznie nie ma. Na SOR-ze byłem sam w ostatnim czasie. Jak dyrektor mnie zwolnił, to na SOR-ze już nie ma nikogo etatowego, wiatr hula. A może już nie wiem, bo nie byłem od chwili otrzymania wypowiedzenia. Bo powiedziano mi, wyłączamy panu za godzinę, za 2 godziny kartę elektroniczną. Na dyżurę mam przychodzić? Nie, już pan nie musi przychodzić. Dziękuję mu panu. Więc czuję się wolnym człowiekiem. Przedzwoniłem do prokuratury, informując, że nie odpowiadam z tąże chwilą za zdarzenia, które się wydarzą w SOR-ze. Żeby była sprawa jasna. Proszę mnie nie obciążać z niczym, ponieważ powiedziano, że jestem zwolniony i krótko rzecz biorąc, mam sobie iść. Lekarzami, których prosiłem o to, żeby dyżurowali w SOR-ze, to ja musiałem chodzić po oddziałach, po ordynatorach, prosić, chodźcie koledzy na te dyżury SOR-owskie, bardzo was błagam, prawie że na kolanach. Zajmowało mi to czasami 2-3 tygodnie. Zamiast ciężkiej pracy z pacjentami, to mnóstwo czasu traciłem na to, żeby żebrać i uzupełniać listę dyżurnych lekarzy, tych 248 dyżurów. Niewydolność zakładu diagnostyki obrazowej z powodu zwolnienia lekarzy radiologów przez dyrektora szpitala i niewydolny OIT szpitala 14 stanowisk. I wyobraźcie sobie państwo, szpital, który ma 850 łóżek i tylko 14 stanowisk OIT-owskich w oddziale intensywnej terapii, czyli nawet nie ma 2% wymaganych ustawą czy rozporządzeniem ministra zdrowia, likwiduje oddział intensywnej terapii w SOR-ze. Ja tego nie mogę zrozumieć do dzisiaj. To dla mnie jest sabotaż. To dla mnie jest grzech ciężki. Z dekalogu, z kodeksu etyki lekarskiej i ze zwykłego szacunku dla pacjenta. Coś takiego się nie robi. Coś takiego nie wolno robić, bo my możemy trafić również tam. Nasi najbliżsi. Zlikwidowano. A co? Można. Pokazano, że można. Wszystko można zrobić. Tylko czy wypada? I czy za to nie powinien decydent ponieść odpowiedzialności? To jest pytanie natury moralnej, prawnej i karnej. Lekką ręką dyrektor się pozbył radiologów. Wiem, że lekką ręką i wiem, że bezmyślnie, bo sam chodziłem i go prosiłem, żeby nie zwalniał. Prosiłem dyrektora, jeszcze wówczas byliśmy na ty. Mówię, nie rób tego, nie wolno, to jest zagrożenie. Będzie prokurator, pacjenci będą umierać. A co tam? Zwolnił. Będzie teletransmisja, będzie lepiej. I mamy teletransmisję. Oczywiście nie zawsze. Są dni, gdzie są dyżurni radiolodzy, okej. Okay. I wtedy jest dobrze. Ale są dyżury takie, gdzie nie ma radiologa i korzystamy z teletransmisji. Pacjenci oczekują na wynik badania tomografii komputerowej od 1 godziny niejednokrotnie do 3-5 godzin, a zdarza się, że do 7 godzin. I mogę to udowodnić, bo niejednokrotnie miałem dyżur, gdzie pacjent oczekiwał 7 godzin na wynik tomografii komputerowej. Proszę państwa, dla pacjenta w stanie zagrożenia życia oczekiwanie 7 godzin to jest tragedia, to jest kryminał. To jest coś tak niemoralnego, że jest pogwałceniem i dekalogu, i kodeksu etyki lekarskiej, i prawa stanowionego. To jest przestępstwo po prostu. Tak to można nazwać. Nie chcę nikogo oskarżać, ale chcę, żeby te słowa dotarły do rządzących szpitalem.
że tak nie wolno robić. Z normalnej przyzwoitości dla obywateli tego miasta, z normalnego szacunku dla pacjentów, nie wolno, po prostu nie wolno. Nie mogłem poinformować o tym stanie rzeczy wojewody i prokuratury. Gdybym tego nie zrobił, to bym był moralnie nie w porządku wobec pacjentów. Mało tego, byłbym również współuczestniczącym w przestępstwie, bo dla mnie to jest przestępstwo, jeżeli do takiego czegoś się dopuszcza. A więc byłem zobowiązany powiadomić wojewodę i prokuraturę. Prokuraturę w sposób pośredni, bo prokuraturę nie ja powiadomiłem, ale wojewodę po mojej interwencji. Wielokrotnie zwracałem się do pana dyrektora o wzmocnienie liczby lekarzy dyżurnych i określenie puli lekarzy zobowiązanych do pełnienia dyżurów w oddziale ratunkowym. Proszę państwa, jak się przechodzi przez SOR, to jest czarno. To się tak zaczyna między godziną 9 a 10, jeszcze z rana jest trochę luzu, a później jest tak ciasno, czarno, że przejść nie można i jak się patrzy na tych ludzi, to się płakać chce. A to wynika nie z tego, że my jesteśmy źli, tylko to jest na całym świecie. Oddziały ratunkowe wydeptali sobie pacjenci, mądrzy pacjenci, myślący pacjenci, którzy szanują życie własne i własnych rodzin, bo oni wiedzą, gdzie można w sposób szybki, zdecydowany uzyskać skuteczną pomoc. A dzisiaj wiemy, że można to tylko w SOR-ze. To trzeba poszukać rozwiązań organizacyjnych. Trzeba wzmocnić kadrę SOR-u, czego nie zrobił dyrektor. Dyrektor niestety, przepraszam bardzo, z dużym bólem to powiem, używał tylko krytyki i bata na pracowników. Starał się wychwycić tylko tych pacjentów, którzy szli ze skargą i nie wyciągać wniosków, że trzeba zmienić organizacyjnie, wzmocnić personel lekarski, wzmocnić liczbę ratowników, organizacyjnie to wzmocnić, rozwiązać, tylko karać. Pracujcie źle, bo pacjenci czekają tyle godzin. Jesteście do niczego, jesteście nieudacznikami. Ale moje o to, żeby przeorganizować SOR, wzmacniając jego kadrę i organizację, pozostały bez odpowiedzi. Już w piśmie adresowanym 13 stycznia 2016 roku zwracałem się z prośbą do dyrektora o aneksowanie umów lekarskich zobowiązujących do pełnienia dyżurów sorowskich i zdefiniowali puli lekarzy zobowiązanych do pełnienia świadczeń. Bo to nie jest tak łatwo, że dyrektor by powiedział, ok, no to ja ci daję wolną rękę, rzeczywiście weź ułóż listę o jednego lekarza więcej. Trzeba dać instrumenty, bo na SOR-ze, na pierwszej linii frontu nie chce nikt pracować. Zobaczcie państwo, co się dzieje w kraju. I na świecie jest tak samo. Po usilnych staraniach przed kilkoma laty dyrektor ustąpił i zgodził się na drugiego dyżurnego w poniedziałek i piątek. Ale od tego czasu liczba pacjentów dobowa podwoiła się. Tak jak kiedyś była na początku 62, tak w tej chwili mamy do 150 czasem pacjentów na dobę. Jeden lekarz nie da rady tego opanować. Apelowałem również do dyrektora o opracowanie procedury obsady dyżuru ad hoc na wypadek nagłego zachorowania lekarza dyżurnego, nie tylko SOR-u, lecz również z pozostałych oddziałów specjalistycznych. Ja nie wiem, czy macie państwo świadomość, że chirurgia nasza umiera już. To nie ma komu dyżurować. Jak wyjadą lekarze z Bydgoszczy, to praktycznie mamy jeden jedzie do Chełmna po incydentach kardiologicznych i zostaje jeden etatowy lekarz, chirurg w Grudziądzu, zatrudniony w oddziale chirurgicznym, żeby była jasność, bo zaraz tutaj ktoś mi zarzuci, no dobrze, ale mamy jeszcze kardiochirurgów, mamy ortopedów, mamy naczyniowców. Oczywiście mamy, ale chodzi mi o tych lekarzy dostępnych. Ja nie chcę, proszę państwa, myśleć, co się wydarzy w przypadku zdarzenia masowego lub katastrofy. Nie chcę ujawniać wszystkiego, ale miałem rozmowę z osobą zaufaną i mówię, co się wydarzy. Nie będę tutaj publicznie państwu przedstawiał odpowiedzi, ale domyślacie się, co się stanie z kierownikiem takiego oddziału, który doprowadził do takiego bałaganu i nie ostrzegł prokuratury i wojewody, że coś takiego jest. Po prostu idzie do więzienia.
ja bym poszedł do więzienia, gdybym to nie zgłosił wojewodzie i prokuratorze. Sytuacja jest krytyczna i nie jest wynikiem moich zaniedbań lub braku reakcji i rozwiązań systemowych z mojej strony, lecz braku reakcji ze strony dyrektora na te wszystkie zagrożenia, które mu przedstawiamy. I skandaliczne jest ostatnie zarządzenie dyrektora, które było pułapką zestawioną nam. To powiem jasno, z pełną odpowiedzialnością i nie boję się, nie wstydzę tego. To była pułapka zestawiona na ordynatora oddziału ratunkowego, żeby go poniżyć, ośmieszyć i wyrzucić. I powiedzieć społeczeństwu, zobaczcie, jakiego nieudacznika mamy. Zarządzenie to nosi numer 30/218. 2018. Z dnia 26 marca bieżącego roku, a także nie rozumiem, że w tym samym czasie wpłynęło pismo rezydentów, którzy zrezygnowali z dyżurów. Jakoś tak czasowo się zbiegło, że nagle wymieciono mi z puli dyżurowej wszystkich lekarzy. I oczekiwano, żebym ułożył listę dyżurową pełną. Z niczego, z pustego. To i Salomon nie naleje.